Dzień dobry, Rzecz Kapitana, witam Państwa, Piotr Dudek. Dzisiaj przejdziemy się po winnicy w poszukiwaniu różnorodnych objawów po uszkodzeniach przymrozkowych, które wystąpiły na etapie wczesnego rozwoju pąków. Przymrozki były około miesiąca wstecz Już to był początek maja, już wstępnie rozbudzone pąki zostały przez te przymrozki lekko uszkodzone. No i chciałbym Państwu pokazać to, co jest efektem tych uszkodzeń, a nie zawsze jest z nimi kojarzone. Liść na odmianie TP25. W mojej ocenie jest to właśnie efekt działania mrozu na etapie wczesnego rozwoju pąku. Ta odmiana jest znana z tego właśnie, że wcześniej rusza i dość mocno jest uszkodzana przez przymrozki, a szczególnie odbija się to na owocowaniu. Kwiatostany po wczesnym takim ruszeniu przemarzają i nie ma po prostu gron. Tutaj widzimy na tym liściu, że wygląda on jakby był taki rozdarty, ale jednocześnie część liścia jest przebarwiona i ten liść generalnie jest troszeczkę zniekształcony i to w mojej ocenie na pewno jest uszkodzenie mrozowe. Chrupka złota. Ja generalnie muszę powiedzieć, że u mnie przymrozków nie było. Była jedna noc, która była taka, powiedzmy, na styku. Poza tym krzewy były osłonięte, więc tutaj jakby takich nadzwyczajnych uszkodzeń nie obserwuję. Ale widzimy liść na chrupce złotej, końcówka klapy tutaj tej środkowej zniekształcona, drobne nekrozy w bardziej zaawansowanych, przy mocniejszych uszkodzeniach w tych miejscach, w tych zagłębieniach na liściach powstają po prostu dziury. I to również kwalifikuje jako uszkodzenie mrozowe. Tego typu uszkodzeń mrozowych to powinniśmy poszukiwać głównie na najstarszych liściach, dlatego że dochodzi do tych uszkodzeń na etapie wcześniej rozwijającego się pąka i najbardziej cierpią liście, zawiązki liściowe generalnie zewnętrzne w pąku. Im głębiej w pąk, tym ten mróz w mniejszym stopniu dociera. No i tu mamy właśnie taki przykład na odmianie Timur, liść jeden z pierwszych. I proszę bardzo, są tutaj takie nekrotyczne plamy. To jest właśnie efekt uszkodzeń tego zewnętrznego liścia w pąku. Odmiana berliński czarny. Tu na liściach tej odmiany widzimy wyraźne, przede wszystkim zniekształcenie tych liści, jak one jakiś mają taki nienaturalny wygląd, a poza tym również takie jasne odbarwienia. I takich liści jest tu sporo. O, proszę, tutaj jest taki liść, który jest jeszcze bardziej uszkodzony, ma już widoczne nekrotyczne plamki. I tutaj mamy również. A im wyżej, tym stan tych liści ulega poprawie. Więc gdyby to było jakieś zjawisko chorobowe wynikające z niedoborów, czy powiedzmy z jakiejś choroby, no to raczej liście najmłodsze są bardziej podatne na tego typu zjawiska, a tu jest odwrotnie. Najstarsze liście wyglądają najgorzej. U berlińskiego niestety doszło również do przemarznięcia kwiatostanów. I tutaj właśnie widzimy wyraźnie kwiatostany, z których pojedyncze kwiaty już opadły. Duża ich liczba jest zaschnięta. Tutaj widzimy jeszcze te ciemne wszystkie
Zostrzymy to może jakoś. Będzie lepiej widać te ciemne, zaschnięte kwiatki. One się po prostu obsypią. Tam z tyłu jest taki kwiatostan, który już obleciał. No niestety kwiatostany są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mrozowe i to osypywanie się gdzieś około miesiąca po mrozie, a w sumie bezpośrednio w fazie rozpoczynania kwitnienia jest dość częstym zjawiskiem. Często w przypadku takich liści jak ten stary liść Alosenkina dostaję pytania, co zjada moją winorość. Ano zjadł ją mróz. Widzimy tutaj na tym górnym rozwidleniu węzłów nerwowych włókien jest, są takie dziury. Nie są to dziury wygryzione przez żadne szkodniki, tylko po prostu uszkodzenia mrozowe. Twierdza to też kształt tego liścia, który jednak jest jakby trochę obkurczony i taki trochę nienaturalny. Na porównaniu wyższy liść wygląda tak. Ten liść izyzaliski to jest właśnie to. Tu wyżej mamy taki, to jest również to. Tu mamy też taki z brakami. To wszystko zrobił mróz. Często, gdy wyjaśniam tego typu objawy na liściach, no i tłumaczę, że są to uszkodzenia mrozowe, to dostaję pytania, jak to jest możliwe, żeby miesiąc po przymrozkach dopiero pojawiły się takie objawy, że są dziurawe liście albo że sypią się kwiatostany. Właśnie żeby to zrozumieć, no to musimy sobie uświadomić, że do tych uszkodzeń nie dochodzi na liściach czy na kwiatostanach przed kwitnieniem, tylko do tych uszkodzeń dochodzi jeszcze w fazie zamkniętego pąka, który jest powiedzmy lekko rozchylony, roślina rozpoczęła wegetację i straciła swoją, że tak powiem, książkową mrozoodporność i jej odporność jest praktycznie już na mróz nijaka, dlatego że ruszyły soki a soki to w przeważającej części woda, więc jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia mrozowe. No i dochodzi do tych uszkodzeń częściowych, uszkodzeń w pąku. No i później roślina zaczyna się rozwijać. No i dopiero razem z tym pąkiem rozwijają się te uszkodzenia, które są zauważalne zwykle najwcześniej 2-3 tygodnie po przymrozku. Nie ma zbyt wiele, trochę się nachodziłem, żeby coś znaleźć dla Państwa. No tu jeszcze mam taki liść, który też jest tym. Więc jak widzimy jest całe mnóstwo różnych objawów, różniących się od siebie. O, proszę, tu jest taki liść dziwaczny, mały, nie rozwinął się na krystali, ale tam widać w środku dziury i nekrozy. To wszystko jest mróz. Nie będę już więcej wyszukiwał, bo myślę, że to już jest wystarczające. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do przeanalizowania filmu i tego, co powiedziałem. Może to Państwu ułatwi w przyszłości diagnozowanie wiosną dziwnych historii na liściach.